to samo. Tak samo łatwo. Więc możesz wybrać poziom trudności na koszmar. A jak odpala się grę, nie? To tam na początku też jest trailer i informacja odnośnie fabuły, nie? Oczy całego świata są zwrócone na miasto Haran, gdzie 2 miesiące temu wybuchła epidemia nieznanej dotąd choroby. Ciągle nie jest jasne, co spowodowało ten wybuch. Miejscowe Ministerstwo Obrony wzniosło wokół miasta mur, mający zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy. Podczas gdy globalny resort epidemiologiczny zapewnia stałe zrzuty zaopatrzenia mające na celu pomoc pozostałym przy życiu mieszkańcom. Jednak pomimo formalnych wysiłków GRE, aby wspomóc mieszkańców uwięzionych w skażonym Haranie, do czasu opracowania skutecznego leku. Ministerstwo Obrony uważa, że powstrzymanie wirusa może wymagać podjęcia bardziej radykalnych działań. Pytanie brzmi, czy w mieście pozostali jeszcze niezarażeni mieszkańcy, jak utrzymuje GRE? A jeśli tak, czy ministerstwo mimo to przeprowadzi atak bombowy mający na celu całkowite wyeliminowanie wirusa Haran razem z samym miastem? Niezależnie od tego, czy dzieła zniszczenia dokona wirus czy ministerstwo, jedno jest pewne, dni Haranu są policzone. Leciał ten prolog, o którym chyba wspominałeś, a że jest gra, jeszcze nie mam opcji ustawienia głośności, no to wiesz. Głośność mowy to od czego to jest? Nie pamiętam, że to są dialogi w postaci, czy to jest gadanie w grze. Włączyć czy wyłączyć podpowiedzi mam w końcu ciebie. Sobie włącz. A zamień broń? No co, zamień broń? Jest taka opcja, zamień broń jest wyłączony. Nie wiem. Drzemaniek jest on. Pokaż kropkę celownika włączony, HUD pełny, gamma, aha, to jest to. Nie no, jak to jasne, pole widzenia, chyba i co, zostawię takie jakie jest. Jakie tu jest sterowanie, konfiguracja, klawiatura i myszka. No wsad, myszka, spacja, shift, control, e, q. Szybko przycisk myszy. Czekaj, grafika. Rozdzielczość taka jest, ok. Pełen ekran włączony. Synchronizacja pionowa włączona czy wyłączona? No, włączona. Ok, jakość tekstur wysoka. Wielkość mapy cieni. Bardzo wysoka czy wysoka? Tak, jeszcze bardzo wysoką, to wysoką to chyba to tak gołym okiem nie zauważyłem więcej. Jakość roślinności, zasięg widzenia, okluzja otoczenia, NVIDIA HBAO+, głębia ostrości, NVIDIA PCSS, co to jest? Jaka to technologia od NVIDIA, nie wiem. Rozmycie w ruchu włączone, antyaliasing. Co to jest antyaliasing? Tak? Wygładzanie krawędzi. Efekt ziarna. Efekt ziarna? No tak jak jest. Są takie zakłócenia na tym. Na ekranie, wiesz, szum.
O to chodzi, tak jak w starych filmach zawsze było. A to włączyć czy wyłączyć to? To jest efekt wizualny, jak ci się chce. Aberracja chromatyczna? To nie wiem co to jest. Nie wiem, pamiętam. A, śledzenie wzroku to jest dobra, to już wiem co to jest. Jakbym miał trackira. Nie, no jakbyś miał na trackira to nie. Trackir to jest co innego. WSAD, przełączanie kłócane, a włączone, kłócnięcie jest pod C, ok. Sprint jest pod tym, shift jest... Shift jest sprintem, spacja skokiem. Kurwa, to jest wszystko? Tak mało tego tych? No nie ma tego dużo. Aha, dobra. Kurwa, i teraz co? Teraz... Dodatki. To nie to. Co nowego? Kurwa, jakieś arabskie rapsy mi się włączyły w tle. Dobra, przeklikam to, żeby mi się to odhaczyło. Pakiety DLC. Masz jakieś w ogóle? Nie. No bo The Following było na przecenie ostatnio. No i... Mogę za darmo sobie odblokować Cuisine Cargo. To nie. Co? Wiem. Jakieś Cuisine and Cargo. Mam takie w tych pakietach DLC za darmo do odblokowania. No to jak jest za darmo, no to bierz. Co kurwa? Pisze, że za darmo, a kurwa mi wyskakuje, że 18 zł mam zapłacić. No może już to masz? Nie wiem. Jak zjedziesz na górę, to masz, czy jest w bibliotece, czy nie. Pod screenami. Znaczy to będę musiał wejść na swój profil najpierw, czekaj. Po co na swój profil, jak wystarczy, że klikniesz to DLC i ci się wyświetli? No to nie, ja mogę je dodać do koszyka, jak wchodzę w sklepie na to. No to nie masz tego. No to czemu mi pisze, że jest za darmo do odblokowania z kółeczką taką, kurwa jego mać? Nie wiem. Dobra, no to co, gramy, nie? Bo opcje... No to zaczynaj. Sieć. Ty, ale ja mogę włączyć publiczną już teraz. Są ustawienia. Aha. Sieci odblokuje się dopiero tam. W ustawieniach też zawsze możesz wszystko ustawić od razu. Aha. Aha, właśnie, miałem wziąć gra. No dobra, czas zacząć grę. Defaultowo link nie mogę, bo nie mam DLC. Zostań zombie, niestandardowa mapa. Nie no, dobra. Ech, rozegraj kampanię. W końcu trzeba w końcu zagrać. No, tryb gry tylko znajomi. Inwazja zombie nocą. Co to jest bezpieczna gra w bug? No, anti-cheat. Bug. A jak ty mówiłeś, że jak ustawić tryb hardcore? No, jak klikasz, żeby rozpocząć tę kampanię, to tam wybierasz koszmar. Czemu ty mi każesz grać na najtrudniejszym poziomie trudności? Bo jest łatwy. Jak łatwy? Normalnie jest łatwy. Zresztą tutaj jest tak mało przycisków do ogarnięcia, więc ty sobie powinieneś raczej poradzić. Jest mniej niż w GTA.
No w GTA ci nie szło zbyt dobrze, ale... Dzięki za takie pocieszenie. Dobra, wybierz. Tylko dla najtwardszych graczy, dysponujesz z najlepszą bronią. Zdarzeni będą dużo trudniejsi do pokonania, nie możesz mieć nieskończonej wytrzymałości. Każdy specjalny manewr lub atak będzie cię męczył. Tak, startuj, chcę. Leci prolog. HUD aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Kurwa, ja się boję. Weź coś powiedz. Najwyżej się zesrał. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Ja pierdolę, już na mnie zombie lecą. Dawaj, sprężamy ruchy! Zabierzmy go z ulicy! Otwórz te drzwi! Wieża, mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Okej, dobra, kurwa, coś się podziało, ja zostałem pogryziony od razu. I co, ja po tym, jak zostałem pogryziony, mogę ciebie dołączyć do siebie, czy jeszcze nie? Nie, wyskoczyć informacja kiedy. To będzie jak włączysz, jak zobaczysz takiego dziwnego, zielonego zombie. I będziesz musiał przenocować w takim pomieszczeniu.
Kurwa, ja jeszcze mam przez jakiś czas grać samemu? Tak. Dobra, spacja, kontynuuj. Będę musiał jeszcze przyciszyć grę. Boisz się? Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! Dobra, tfu, kurwa. Gra, głośność muzyki przycisz, głośność efektów dźwiękowych przycisz, głośność mowy będzie tak, dobra, chociaż efekty dźwiękowe dobre, niech będą ciut bardziej niż muzyka. Najwyżej tutaj zrobię se pauzę w nagraniu, ale kurwa, mam taki spam wiadomości, że muszę odpisać teraz. Nie. Yeah. Kurwa nie! Teraz oczywiście jak kurwa ja mam zagrać, to mi robią kurwa spam w chuj, dobra. Tak se patrzę teraz na to miasto, przez okienko, gdzie jestem bezpieczny i tu ja tu mogę zostać, ja mogę buty sprzątać.
No kurwa, nie chcę wychodzić, no bez ciebie. Idź w plener. Ale tam jedzenia nie ma. Tam jedzenie chcę nie zjeść. Czy mówisz, lubisz jeść zwłoki? No jakby nie patrzeć mięso, to zwłoki świni, nie? No nie. Zwłoki są tylko ludzkie. Da się jakoś tu włączyć jakąś latarkę? Na początkowej fazie nie, ale pod T domyślnie jest latarka. Włączyłem sobie radyjko. Ja już się rozgościłem tutaj, ja mogę tu zostać. Panie, idź pan przynieść za mnie to. Kurwa mać. Aha, fajnie. Chciałem podejść do stołu, a ja wszedłem na stół i kurwa stoję na talerzu. O, znalazłem kuchnię. Ale kurwa wszystkie puszki są otwarte. No cóż, chyba zostało mi tylko F otwórz i wychodzimy na powierzchnię. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. No okej, mam pytać coś szefa. 31, to twój numer. Przepraszam. Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Co? Trzydziestu jeden zarażonych, a zostało tylko 7 biegaczy. Ale ta kurwa kamera dziwnie lata. Tak szybko, ja nie jestem przyzwyczajony. Amir zginął przez tego gościa? Cicho! Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. To sobie znieść czułość. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. Czekaj, opcje. A jak się zmniejsza czułość? W sterowaniu? Znaczy, w sterowaniu, no. Czułość myszy. No i teraz kurwa normalnie mi się kamera obraca. Dorwą nas po kolei, jednego po drugim. Dobra, czy jest tu coś ciekawego, co ja mogę zobaczyć? Ja jestem typowym takim... A ty to? Crane. 31. A tak, jak twoja głowa? Głowa? Łapie. Słuchaj, póki szef nie powie, nie mam cię na liście. Leć więc z nim pogadać, żeby coś zacząć działać. A teraz wybacz, ale... Mhm. Ale w tej bezpiecznej strefie nie mogę spintować tego, co widzę. Dobra, jest pokój 190, a czy mogę wejść bardziej na górę? Ja nie chcę kurwa fabuły zaczynać, dajcie mi poznać, co tu jest. Znalazłem konika na biegunach, mogę się pobujać? Dzień dobry. Pan Murzyn nie chce ze mną gadać. Jak patrzę na z góry na to, to nie widać tam zombiaków. Optymalizacja, tak. Kalik, co to kurde za przestój? Nie. Dobra, wchodzę do tego pokoju 190. Dzień Szukam dobry. Szefa. Jest w środku? A, to ty jesteś 31. Wchodź.
Dobra, otwórz. Dzień dobry. Co tutaj jest? Dywan na ścianie. O, dobra, to już wiem, że jestem u siebie. Hej, szukam... Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Ej, szefie... Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. No, znalazłem kuchni u Rahima i ten ma pełne puszki. Ale jeść nie mogę. A mogę popatrzeć przez lornetkę? No nie, zabrał ją. O, znalazłem tą, posążek zombie. No, są posążki i chyba jeszcze są flagi, z tego co pamiętam, do znajdywania na mapie. O, jakie zabezpieczenie, nie mogę wyskoczyć kurwa przez zwierzę przez balkon. Nie jestem leniem. Ale jak długo? Dobra, mam ich na piętro numer 13. Kurwa, wszedłem w jakiś ten krzaki ściany. Ja pierdolę, nie tu. Wyżej, kurwa, to po chuja schodziłem na dół. Musi być jakiś sposób wydostania się. Zrób ci podkop. Co się stało? Ekran na czarno mrugnął. A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę. To będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? O jakiego zielonego zombie ci chodziło? Będziesz wiedział. Kurwa nie, no... Nie możesz, kurwa, człowieka ostrzec. No ten zombie ci zrobił, bo ci w kadcence. Jak wielu ludzi tu umarło. On będzie w kadcence. Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest?
kurwa! Jestem na górze w wieży, że ja naprawdę muszę kurwa to robić. Ja nie chcę. Kurwa, że to czegoś ty mnie namówił. Halo? Zaciąłem się! Uciekając przed nim! O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera! 31! Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Taśma klejąca. Dobra, coś zebrałem. Kurwa, jak się patrzę w telewizor, to mam fioletowe kółka wokół siebie. Ja pierdolę naprawdę, kurwa, skocznia przez okno, a na skoczni, kurwa, kawałek mięcha. Czy ja coś tu mogę jeszcze zebrać? Kurwa, jebnąłem w martwego zombiaka, ten podskoczył i się przestraszyłem. Nie siedź cicho, mów do mnie. Lena, tu będzie lada chwila. Gazę! Krzyci mówią. Nie ma nic mówi. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Aha, i co ja teraz mam przeszukać? Kurwa, wszystko w poszukiwaniu gazy i... kurwa, alkoholu. Aha, o nie, mam tylko części metalowe. No ale kurwa, mów do mnie, żebym się czuł bezpieczniej. Chociaż ty nawet słysząc mnie wiesz, że jest niebezpiecznie. No kurwa no! Z tobą nigdzie nie jest bezpiecznie. Nie denerwuj mnie, bo ja się boję, że mnie zaraz zombie zaatakuje. Ja pierdolę, ja wchodzę do każdego pomieszczenia, kurwa, srając, że zaraz na mnie zombie wyskoczy zza rogu. Otwórz lodówkę. Jest alkohol. Ja pierdolę, a ja chciałem w to samemu jeszcze grać. A ja się boję, kurwa, jeszcze prologu nie przeszedłem. A, ty chciałeś sam to grać. Ja pierdzielę, co to będzie, jak będziemy w Stalkera grali? Kurwa, nie wiem, nie strasz mnie. Jak coś tego, kurwa, jak co do mnie ta? Ja pierdolę, muszę teraz nie mogę zjechać piętro niżej po tą gazę. Mówi, ta szybko jeździ. A ja chociaż sprintować w końcu mogę. Kurwa, ale latarki nie mogę podnieść. Kurwa, mam już latarkę, ja pier... Rzeko, proszę. Kurwa, ja nie chcę! Ja pierdolę, kręczę, to naprawdę musi... Stanąłem przed drzwiami wejściowymi, widzę żółta skrzynka na wejściu, kliknąłem F, a ten kurwa podleciał do tej skrzynki, jak nie wiem. Tutaj coś jest? Tutaj nie ma.
A ja znając życie, jest tutaj kurwa w środku. Uff. Dobra, otworzyłem szafę, nic na mnie nie wyskoczyło. Kurwa, chlebaka nie mogę otworzyć. Otwórz lodówkę. O, znalazłem jedzenie. Puszkę. Dobra, jestem w łazience. Manie, gdzie jest papier toaletowy? Jest apteczka, dobra, otwórz. Mam gazę. Okej, to wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Ale ja się teraz boję wychodzić na korytarz, nie? Zwłaszcza jak muzyka gra. Się boję, kurwa, no! Ja chciałem to jeszcze, kurwa, grać najlepiej po nocy, jak wszyscy śpią. Nie spali ze twoją... swoim krzyczeniem, jak dziewczynka. Jak się robi apteczkę? Pod czym się to otwiera? Pod I masz chyba inwentory i tam... Musisz zjechać niżej i klikasz apteczka i ci się robi. Umiejętności... Okej. Okay. A, dobra. W planach i zrób jedną apteczkę. F, użyj. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol, co? Dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Okej. Okay. Dobra robota, 31. Cicha woda. Chyba cicha woda i brzegi rwie, a nie cicha woda. Kurwa, murzynku z bandanką. Pomów z Rahimem, ej, czyli musisz zjechać na dół. Dobra, nie chyba. Jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Nie chcę, ale muszę. Jeszcze ma prąd, ale jak długo? Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałbym ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! No... I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Kurwa, dlaczego ja otwierałem tak kurwa skopate drzwi? Ja pierdolę, naprawdę. Gdzie jest mój pokój? 194, dobra, mam. Dzień dobry, chcę się przebrać. O, mam tutaj skrytka. Okej, okay, czyste ubranie. Dobra, Rahim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Kurwa, ja tu mogę...
Ja to mogę strój z Antaria z jakiegoś? Tak. A nie, kurwa, parodia w tej koma wykonaniu. Chuje. Jeszcze powiedz, a dobra, będziesz se grał samemu. No jak chciałeś. Nie chcę, kurwa, chcę, żebyś grał ze mną. Pal grać ze mną, kurwa, a nie, że ja samemu. Obiecałeś mi to. Kurwa! Przejdź przez ten płot! No ja pierdolę, jak ja mam wejść na dach wieży? Halo! Przecież windą wjechać nie mogę. Jak ja mam się tam dostać, kurwa? Będąc na zewnątrz. Aha, odblokowali przejście wyżej, dobra. Dlaczego zombiaki nie lubią kotu? To ma być dowcip! No, to czemu zombiaki nie lubią kotów? No kurwa, zacząłeś opowiadać dowcip, by go nie dokończyłeś. Aha. Wbiłem komuś do łazienki i odwracam się, a tu gościu stoi za mną. Dzień dobry, mogę z państwem pogadać? Kurwa, abyście chociaż czymś poczęstowali, a nie. Kurwa, znalazłem Michaela z GTA. Jak się kurwa na dach to stać? Póki co przedszkole znalazłem. Wtedy Małgosia wypchnęła złą czarownicę do pieca, żeby się spaliła. Teraz ona i jej brat Jak mogli wrócić do tatusia, który bardzo się... Jak się kurwa dostać na dach, ja się pytam. Dobra, tu są schody. Masz pan coś w skrzynce? Nie. Aha, dobra, trzeba było wejść schodami wyżej. Rahim, nie widzę cię, gdzie jesteś? Blisko! Na co czekasz? Chodź no tu. Ja pierdolę, kurwa. Aha, czekaj, ciśnij i przytrzymaj spację, aby skoczyć, złapać krawędzi, na którą patrzysz. Okej. Okay. A mogę skoczyć. Kurwa! Prawie spadłem z dachu. Ja tu zaraz zginę, kurwa, jego mać. A, to prawda. Pocieszenie, kurwa, level pro master. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. No spoko. Jej, kurwa, nie, spadłem z dachu! Już pierwsza śmierć za mną. Pierdolę. Właś tu. Zanim ja przyjdę do Rahima, chcę obejść ten dach dookoła, zobaczyć czy jakieś znajdźki tu nie ma. Właśnie i... Plany...
kurwa, nie mogę. Nie chcę ulepszyć broni. Ja jeszcze mam po dźwigu, kurwa, przejść. No dobra, przeszedłem. Dzień dobry. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Moja noga! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! Kurwa, i żadnej znaczki z tyłu? Możesz w mordę! Jasny gwint! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. A ty pewnie tam tylko piszesz Mańkowi na czacie, jak to Jacob kurwa panikuje. Nie. Nie będę mu spoilerował. Czasem lepiej czołgać się. Kurwa, utknęłem w lampie. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Jak się ślizga tutaj? Jak się tu ślizga? Aha, pod C. Aha, umarłem drugi raz. Wypuściłem spację podczas wykonywania skoku. Nieźle, jak na nuba. Prawie zginąłem trzeci raz. A to jeszcze jest nadal prolog. Jak ja mam kurwa wejść wyżej, halo? No nie, strzałki biegną tu, tu i... Kurwa, tutaj są... Dobra, tutaj trzeba było skoczyć. Dobra, właśnie na rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Że co, kurwa? Kurwa, musiałem spaść na dół.
kurwa! Ja nie umiem skakać nawet! Ja pierdolę, ja po tych belkach miałem wejść, a ja kurwa próbuję debil doskoczyć kurwa z przodu. Dobrze. Okej, czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Specjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Hej, wróć do wieży. Kurwa. Kurwa, wróć do wieży, to znaczy, że co? To znaczy chyba, że muszę, nie wiem, wejść na dźwig znowu? Dobra, tutaj się da wejść. Co się ze mną dzieje? Crane, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak. Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Co to jest za szary pasek ładujący się po pierwszym ataku? No, stamina. Wytrzymałość. Chyba gdzie jest zejście? A, tutaj mogę na worki zeskoczyć. A gdzie jest tu wyjście znowu? Tu jest. Halo. Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzem. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Hej. Hej, na co czekasz, co? Gazem, ruszaj! Zjedź windą na partę. Już jest godzina nagrania, a ja jeszcze prologu nie przeszedłem, a kurwa sram po gaciach przez tą grę. Dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaję. Dobra, nasza. Powiem ci tak, prolog jest na jakieś pół godziny ogólnie. Aż w połowie nie jesteś. W ciągu godziny dnia. Jestem już, kurwa, po dźwigu kwatermistrza. No to jeszcze się trochę zostało. O co chodzi z tymi zadaniami specjalnymi, co tutaj mam? Nie pamiętam. Dzień dobry. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie.
A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Dobra, mam jakiś zardzewiały klucz nastawny. Dobra, mam jakąś nową broń. Baterii nic dla mnie nie ma. Co tu jest, kurwa? Halo, dzień dobry. Ja myślałem, że tu mogę jakiś dialog przeprowadzić, a to się po prostu błysło na barierce. Wychodzisz na zewnątrz, co? Aha, ja mam właśnie wyjść, kurwa, spoza wieży. Kurwa, ja pierdolę. Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Kurwa, nie. Się zaczyna. Dobra, Nubie. Doktor Ziri już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Jak się zmienia broń? Się Crane. Dobra, dobra, Crane. Scrollem. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. A mapa jest jakaś tutaj? Mapa? No. No pod M. Okej. Okay. Gdzie ja mam się dostać? Aha, mam przeskoczyć po prostu na drugą stronę ulicy. To już będzie dla mnie wyczyn. Kurwa, jak ja mam stąd zejść? Ja nie chcę, kurwa, matrak! Ciśnij. Dlaczego ja nie mogłem zostać po prostu w wieży? Bo za dużo jesz. Tak, też to od nich usłyszałem. O ja pierdolę, ile zombiaków tutaj jest. Właśnie auto, kurwa, Crane! Jest, jestem u Zira. Mam nadzieję, że te zgniłe pojeby nigdy nie nauczą się wdrapywać na dach furgonetki. Dzień dobry. Który to Ziri, który mi da zastrzyk? Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna opóźnia nieuniknione. Tyle udało się Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa,
ale zobaczymy. Robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Co to ja miałem? Brecken wysłał najlepszych ludzi, by pilnowali tego... Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'iem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Dobra. Haran 2014. To ta gra już jest taka stara? Z 2015 roku. Spike? 6 lat ma. Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Ja pierdolę, ja jeszcze mam ich kurwa coś robić na mieście. To ostatnia faza faktycznie. No mam uzbroić pułapki. Samemu mnie nie wpadając. No w to akurat się nie uda wpaść. Na razie. Dobra, następna strona. Okej, okay, ja to wiem, to akurat wiem, dobra. Kurwa! Gdzie ja mam iść? Tam gdzieś hen daleko, okej. Okay. Kurwa, ja wyszedłem okay, tylko... Najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Ja wyszedłem tylko przed budynek. I już się sram. Mówi Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda?
O kurwa nie! Wypierdalać! Jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Ja... Kurwa mać, przeskoczyłem przez płota, tam od chuja zombie. Co to za kurwa głupia moda, żebym patrzył kurwa na krawędź, żeby wskoczyć na dach? Prędzej będzie kurwa najszybciej tam pójść. To kurwa tylko przede mnie. No złaź do mnie, kurwo jebana. No nie, chyba kurwa mój klucz jest jednak... Dobra, mam swoją rurkę, ale to najpierw chyba muszę zużyć to. Będzie bezpieczny. Dzień dobry. Kurwa, tu jeszcze jeden zombie leży! Spierdalaj, kurwa! A ja kurwa kiedyś chciałem w Outlasta zagrać. Powiedziałem, że dam radę. Tak, tu jest jeden. Kurwa mać, pięć zombie obok mnie. Gdzie ja mam iść, kurwa? Jak skoczyć na najbliższy budynek? Ja pierdolę, gdzie ja wlazłem? Kurwa, właś! Kurwa, tu jest zombie na dachu! Ja pierdolę! Dlaczego ja tu muszę grać z ciebie? Jest tak kurwa nie fair. Gdzie jest? Kurwa dobra, dwa budynki obok. Nie, kurwa, nie spadnij na dół. O, udało mi się pierwszą skrzynię otworzyć zamkiem. Znalazłem gazrurkę. Okej. Teraz pytanie, jak ja mam tam wskoczyć? Pierwsze zadanie powinien... Pomóż... Aha, dobra. Na samochód. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane.
Siema, skurwysyny, jest was dwóch, to was mogę pokonać. O nie, zmień broń. Szlak, obawiam się, że dla niego już za późno. Cholera. No chodź, skurwysynu. Chodź, skurwysynu. Niech nie cierpi. No chodź. O kurwa, zadałem krytyczny cios. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Gdzie się światła włącza? No kurwa, potrzebę do tego, włącz to. Jest, udało się. Cholera. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Tak. Już prawie, daj mi chwilę. Wyjście jest tu. Kurwa, jak ja mam wejść na dach budynku? Kurwa! Tu jest od chuja zombie! Jak się petardy wybiera? Masz już się wybrane, po prostu naciśnij tylko przycisku jeszcze, żeby nie rzucić. Nie mogę, bo jestem na bezpiecznym obszarze. Kurwa mać. Dobra, tu jestem bezpieczny. Ja pierdolę. Godzina 12. Sezamie, otwórz je. Dobra, postęp w osiągnięciu. Crane. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome, ale chcemy zobaczyć jego wyniki, na wypadek gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Czy ja już mogę z tobą grać? Nie wiem. Nie wiem, w którym jesteś momencie. Na ulicy roi się od zarażonych. Po zrobieniu pierwszego punktu ochrony. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. A dostrzegł już ten? Była już scenka z zombie, pokrytym czymś zielonym? Nie. Dostałeś informację, że tryb współpracy jest już dostępny? Nie. No to jeszcze nie. Kurwa, i to twoje zadowolenie w głosie, no to jeszcze nie. Kurwa. Ale tak, muszę coś wyrzucić, zaraz wrócę.